Au! Och, ludzie. Jak jeszcze raz powiem, że szukam przygód, to mnie zastrzecie. No, to nie było miękkie lądowanie. Kapitanie! Bez paniki. To stłuczenia, to nic. Napiję się herbaty i... Panie Hawkins? Mapa, jeśli mogę prosić. Mor? Mor, gdzie jest mapa? Co ty? Żartujesz? Została na statku? Uciszcie tego fartocla i ukryjcie się. Mamy towarzystwo. To nie jest dobre miejsce do obrony. Panie Hawkins, pójdzie pan na zwiad. Aj, aj, kapitanie. Wolniej, wolniej. Niech no obejrzę te stłuczenia. You mean a plant? Bugs, this is no time to play. Now you have me doing it. Okay, here's what we'll do. We'll go into the jungle and look for the letters P and L. Sounds like a plan. So Frog, Bug, and Bee went off into the jungle to find the letters P and L for Frog's plane. But things didn't exactly go according to plan. It smells so yummy! There's no time to stop and smell the flowers, Bee. We have to follow the plan and find the letters. Hey, Frog, check this out! Aren't these the letters P and L? Yes, Bug. Yes, they are. Good job. Okay, Pluh. You're coming with us. These letters must be stuck to something, Frog. Let's see. Oh, there are more letters here. P-A-N-T. Aha! This is a ant. Przybyła mnie uratować jakaś forma białka. Będę się tuł i ściskał i nigdy cię już nie wypuszczę. No już dobra. Przestań się na mnie wieszać. Wybacz. Ja tylko... Siedzę tu sam jak ten cyberpalec. Tyle czasu, że wiesz, mam się świetnie. Nie żeby tego, ale sam rozumiesz, że po 100 latach... Pora dostać świra! Przepraszam, tu pogniatłem troszkę. Jestem... nazywam się... Ben! No jasne, że Ben! Bioelektroniczny nawigator! Oj, a ty jesteś? Jim. O, miło mi cię poznać, Jimmy! Jim! Jak chcesz! Słuchaj, ja się trochę śpieszę, wiesz, szukam miejsca do obrony, bo mnie gonią piraci i... A, piraci!
i nie chcę w ogóle nic słyszeć o piratach. Nie lubię ich. Pamiętam kapitana Flinta. Ten to miał charakterek, ale... Zaraz, znałeś kapitana Flinta? Myślę, że to takie nagłe zmiany nastroju. Przypuszczam, bo terapeutą nie jestem żadnym, ale jak zacznę nudzić, to mi przerwi. Ale to znaczy... Czekaj, to ty może wiesz, gdzie jest jego słynny skarb? Skarb? Tak, całe to złoto. No wiesz, głup z tysiąca światów. Czekaj, coś jakby sobie strasznie mętnie. Czekaj. Coś pamiętam. No tak, tak, skarby! Wielkie skarby! Ukryte w... Centrum mechanizmu! I były tam te wielkie wrota. Otwierały się i zamykały. Otwierały i zamykały! I kapitan Flint chciał być pewny, że nikt mu się nie dobierze do skarbu, to mu pomogłem! No, dalej, niedostępne! Ben! A ty jesteś... Nie, i co z tym skarbem? No przecież mówię, Larry. Centrum mechanizmu, czy jak tam? Wybacz mi, ale moja pamięć nie jest już taka jak dawniej. Po prostu straciłem rozum! Czekaj, może ty znalazłeś brakujący kawałek? Moją płytkę pamięci? Ben, słuchaj, ja naprawdę muszę znaleźć jakąś dobrą kryjówkę, więc jeśli pozwolisz, że pójdę już. Czyli że ty... To zdaje się... To jest pożegnanie, co? No tak. Ja cię przepraszam, że jestem taki... bezużyteczny. No cóż. No to idź, skoro... Ja to rozumiem. Trudno. Papa. Jeśli chciałbyś z nami iść, musiałbyś przestać gadać. Hurra! Ale będzie fantastyczny! Mój najlepszy kumpel, ja idziemy szukać! Już się zamykam. I proszę cię, przestań mnie wreszcie dotykać. Gadać i tykać? Tego nie wolno, wiem. Dobra. To może pójdziemy w te... Nie, czekaj. Zanim zaczniemy poszukiwania, jak myślisz, czy moglibyśmy na chwilę, na moment, wpaść do mnie? Bo ja muszę... Ben, właśnie rozwiązałeś mój problem.